Co ma wspólnego iPhone 11 Pro i Purio z traktowany palnikiem? Kiedy budujesz dom, zastanawiasz się, czym ocieplić poddasze. Pianą pór czy innymi metodami izolacji. Wiele osób decyduje się na alternatywy, bo choć słyszało o nowoczesnych pianach natryskowych, to są przekonani, że te są łatwopalne. Postanowiliśmy więc sami sprawdzić podatność na ogień otwartokomórkowej piany poliuretanowej. Do eksperymentu potrzebne nam będą Purios E, palnik gazowy oraz iPhone 11 Pro. Co ma do tego wszystkiego najnowszy smartfon z jabłuszkiem? Otóż umieścimy go we wnętrzu kostki, żeby podgrzać nieco atmosferę. Jakby 1850 stopni to było mało. Kostka Puriosa symuluje grubość natrysku na poddaszu. Średnio jest to 20 cm. Dokładnie taka warstwa piany dzieli iPhone'a od źródła ognia. A zatem zaczynajmy! Palnik generuje temperaturę 1850 stopni Celsjusza. Cały eksperyment, ekspozycja na otwarty ogień, trwa 30 sekund. Jak widać, piana nie podtrzymuje ognia i od razu gaśnie, gdy tylko zabierzemy jego źródło. A jak się ma telefon? Wygląda na to, że Tomek może odetchnąć z ulgą. Zajrzyjmy jeszcze do wnętrza kostki. Na przekroju widać, że na zewnątrz powstaje jedynie kilkumilimetrowy zgorzel niepodtrzymujący ognia, a w środku Purios pozostaje nienaruszony. A zatem nowoczesny system natryskowy z piany poliuretanowej gwarantuje ciepło w Twoim domu, wydajność energetyczną oraz, co chcemy bardzo stanowczo podkreślić, nie podtrzymuje ognia. Mit obalony, a telefon gotowy na gorącą linię z teściową. Zobacz inny test.